Od kilku dni na placu Chopina puławianie mogą podziwiać wystawę Puławy z dachu i chodnika w fotografii z lat 1970-1980, prezentującą zdjęcia przedstawiające nasze miasto w perspektywie sprzed kilkudziesięciu lat. Zaprezentowane w ekspozycji zdjęcia z pewnością dla wielu mieszkańców niosą wartość sentymentalną, pozwalając wrócić do wspomnień z własnej młodości. Wystawa ma jednak także wymiar dokumentacyjny. Ukazuje m.in. zmianę zagospodarowania przestrzennego Puław spowodowaną budową zakładów azotowych. W ekspozycji uwidoczniono ponad 150 unikalnych obrazów. Niektóre z nich nigdy wcześniej nie były prezentowane szerszej publiczności. Wszystkie wykonane fotografie pochodzą z archiwum Puławskiego Muzeum Czartoryskich. Darczyńcą fotografii jest pani Monika Wójcik, zaś funkcję kuratora wystawy pełni pan Zbigniew Kiełb. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu- i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 metrów kwadratowych z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym, zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji trzeci kwartał 2023 roku. Szczegóły w biurze sprzedaży Magdom Holdings S.A. przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl.